partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Pierwsza rzecz, zastanów się, czego chcesz w prawie przyciągania. Określ konkretnie, czego chcesz. Później zaobserwuj te lęki, które się pojawiają, czyli to jest drugi krok. Robimy już teraz taką instrukcję obsługi prawa przyciągania. Więc zwróć uwagę, jakie się pojawiają lęki z tyłu głowy i wiedz, że każda z tych myśli, która się pojawia w twojej głowie, która ci mówi, że nie możesz mieć tego, co chcesz mieć, jest kłamstwem. Wiem, że to jest bardzo odważne stwierdzenie z mojej strony, ale jestem w stanie się pod tym podpisać obiema rękami. Cokolwiek ci mówi, że nie możesz osiągnąć tego, co chcesz osiągnąć, jest kłamstwem. Moja taka dobra znajoma mówi też, że to jest kłamstwo od diabła. Więc to jest takie, wiesz, już podkręcone stwierdzenie. Natomiast rzeczywiście tak jest. Jest to kłamstwo. Na pewno każdy z nas jest w stanie znaleźć 5 przykładów osób, które osiągnęły to, co my chcemy osiągnąć. Czy to jest utrata dużej ilości kilogramów, bo akurat to jest taki temat, zawsze aktualny, zawsze na tapecie. Czy to jest właśnie znalezienie ukochanej osoby i stworzenie rodziny? Czy to jest nawet wyjście z jakichś, nie wiem, problemów zdrowotnych? Czy to jest wyjście z problemów finansowych? Każdy z nas jest w stanie znaleźć przykład osoby, która sobie z takim samym problemem jak nasz poradziła. I nie są to nadludzie, nie są to jacyś ludzie z kosmosu. Są to tacy sami ludzie, po prostu, którzy mają między uszami tak zwane po prostu centrum zarządzania, dwie ręce i dwie nogi, po prostu osiągają to, czego my chcemy. Więc jakby, jeżeli rzeczywiście podejdziesz do tego mądrze i strategicznie, jesteś w stanie osiągnąć praktycznie wszystko w swoim życiu. Więc jeżeli coś ci mówi, że nie, to wiedz, że to jest kłamstwo. Natomiast wiadomo, że pod spodem są emocje, pod tą myślą, że nie mogę, tak? Nawet jeżeli ci Łożyńska powie, że to jest kłamstwo, no dobrze, ale pod spodem są emocje, które się po prostu włączają za każdym razem, nie? Są narzędzia, dzięki którym możesz te swoje przekonania, te swoje myśli i te emocje, które ci mówią, że nie możesz tego osiągnąć, powyłączać. Jednym z narzędzi jest journaling, czyli pisanie intuicyjne. Wypisanie po prostu sobie tego wszystkiego, co ci mówi, że nie możesz osiągnąć tej rzeczy, którą chcesz osiągnąć. Drugim narzędziem jest metoda opukiwania. To jest takie narzędzie, z którego ja bardzo często korzystam w pracy ze swoimi klientami i ze sobą samą, ze swoim synem, z moją babcią, rocznik 35 i tak dalej. Nowa Myśl na Dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.